podobnie. Natomiast posiada ten związek z dotychczasową moją działalnością społeczną. Uważam, że kontaktuję się z wieloma osobami, stworzę jakieś problemy. CQ CQ CQ18. This is Delta Lima, Strok Sierra Papa 3, Canada, Mexico, X-ray. DL Strok SP3 CMX calling CQ. Delta Lima, Strok Sierra Papa 3, Canada, Mexico, X-ray. Veringstedt, North Delta Lima calling CQ and they stand by. Tyzio, czego słuchasz? Sandry. Thank you.
Długo się uczyłeś? W szkole. 7 lat. 7 lat. No. Super. Bardzo ładnie. Wydaje się, że dobrze gram, czy nie? Bardzo dobrze. Zagraj jeszcze. Coś starego czy młodego? Wszystko jedno. Heute bleibt es auch weiter heiter bei Temperaturen von 20 Grad im Landesinneren und 15 Grad auf den Nordseeinseln. Dabei weht ein mäßiger Wind um Nord. In der
Was serdecznie. Dzisiaj jest niedziela, 28 maj i korzystam z okazji, żeby wysłać dla Was kasetę nagraną przez Niemcy, który za parę dni wyjeżdża do Polski. Jesteśmy teraz na małym parkingu niedaleko Hady Marszal i parę słów chciałbym do Was przekazać. Tak jak powiedziałem właśnie, korzystając z okazji, że będziecie mogli zobaczyć, jak to u mnie wszystko wygląda. Parę zdjęć, parę migawek już zobaczyliście, jak wygląda Hady Marszal, jak wygląda Beringstedt, w którym mieszkam obecnie. No i może jeszcze parę rzeczy więcej uda nam się dzisiaj ponagrywać. Pogoda jest piękna, od 3 tygodni świeci słońce, jest bardzo ciepło. Ja od 3 tygodni pracuję w nowej pracy, w innej firmie i samochód, który w tej chwili widzieliście parę razy, jest właśnie z tej firmy. I jeździmy sobie w niedzielę przeważnie w różne miejsca. Ostatnio tydzień temu byliśmy nad Morzem Bałtyckim. I w tym tygodniu pogoda już troszeczkę się psuje, ale jest jeszcze nadal ciepło. Ale w związku z tym, że chcieliśmy nakręcić ten film, po prostu przyjechaliśmy trochę bliżej, już nie jadąc nad morze. Ogólnie chciałem powiedzieć parę słów, co u mnie słychać. Tak jak powiedziałem, wstępnie pracuję non-stop, cały czas od godziny praktycznie 5 rano do 20:30, wracam do domu przeważnie. No i dzień praktycznie mam cały zajęty, od poniedziałku do soboty włącznie. Poza tym, no coś tu można nowego powiedzieć, z kontaktów telefonicznych wszystko wiecie. Przy okazji, jak będę telefonował, to jeszcze świeże informacje, co nowego przekażę telefonicznie. Chciałam Was powitać, kochani, najserdeczniej, najgoręcej jak potrafię. W domu, w którym mieszkam, który jest widoczny na obok, na filmie. Tutaj właśnie mieszkam, przy tej ulicy, Westerstrasse 18, Hady Marszal. W tej chwili już jest troszkę mniej kwiatów, ale zawsze cała ulica, jak i wszystkie domy dookoła są kwiatach. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni. W okazji chciałam Wam podziękować jak najserdeczniej za film, który poprzednio miałam możliwość obejrzeć. Chciałam podziękować również za zdjęcia, które zostały przysłane. Stasińce za wszystkie książki, wszystkie serdeczności, które pisze do mnie w listach. Jej słowa są dla mnie wsparciem i pocieką. Z opowieści, jak Wam jest wiadome, żyje się tutaj zupełnie inaczej. Trudno jest nawet porównywać życie w Polsce i życie tutaj. Ludzie są inni, problemy są inne i świat też wydaje się zupełnie innym. Ostatnio chodzę na kurs języka niemieckiego. Uczę się pilnie, bo po prostu kontakty z ludźmi są niezbędne.
bez znajomości języka wszystko jest problemem. Ja do tej pory radzę sobie całkiem nieźle. Trochę mam zajęcia, podobnie zresztą jak i Zbyszek. Nie potrafię tak pięknie mówić, jak Zbyszku, ty to zrobiłeś. Po prostu nie mam daru mówienia, wypowiadania w takiej formie, w taki sposób jak ty. Dlatego, ale wierzę z całego serca, chciałabym was serdecznie uściskać, pozdrowić, przekazać wszystko to, co w życzeniach może być najlepsze. Außerdem ist es auch auf Lohnhauer.